Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 6 czerwca 2024 roku, dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci jednego z żołnierzy wojska polskiego. Zginął żołnierz ugodzony nożem w dniu 28 maja, który bronił granicy Polski z Białorusią. Zginął z rąk bandyty, który próbował nielegalnie przedrzeć się na terytorium naszego kraju. Dowiedzieliśmy się także, że zostało zatrzymanych przez żandarmerię wojskową trzech żołnierzy wojska polskiego, którzy oddali strzały ostrzegawcze w stronę nielegalnych imigrantów, w stronę także tych bandytów, którzy przestępców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granice Rzeczypospolitej Polskiej. Ci żołnierze zostali zakuci w kajdanki, jak przestępcy. Mamy do czynienia z niewyobrażalnym wręcz skandalem. Sytuacja ta wydarzyła się w marcu bieżącego roku. Teraz ona wypłynęła. Okazuje się, że władza próbowała zatuszować to próbowała zamieść pod dywan tę sytuację potraktowania żołnierzy, obrońców naszych granic jako przestępców. Mamy do czynienia z całym teatrem politycznym tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj wszyscy zaczynają mówić zgodnym chórem, że należy chronić granice, że należy bronić także munduru. Natomiast trzeba pamiętać, że ci ludzie, którzy dzisiaj mają pełne usta patriotyzmu, mówią o tym, że żołnierze powinni strzelać do nielegalnych imigrantów jeszcze w grudniu 2023 roku spotykali się z imigrantami w sejmie. Modelowym przykładem takiej hipokryzji, takiej hipokryzji politycznej jest marszałek sejmu Szymon Hołownia, człowiek, który fotografował się w sejmie właśnie z imigrantami, zresztą jedna z fundacji, która zamieściła zdjęcia marszałka Hołowni. Te zdjęcia Usunęła. Zresztą widzicie to Państwo na ekranie: widzicie Państwo te, to, to zdjęcie uśmiechniętego Szymona, hołowni w otoczeniu imigrantów, ale także widzicie Państwo te, ten komunikat jednej z fundacji, która mówi o tym, że usunęła to, to zdjęcie, ponieważ rzekomo część, część tych imigrantów miała się poczuć zagrożona jakimiś złymi komentarzami. No to jest, szanowni państwo, kabaret. To jest tragifarsa, która się dzieje na naszych oczach. To jak dzisiaj reaguje lewica, której działacze, której aktywiści, której posłowie tak mocno atakowali funkcjonariuszy straży granicznej, żołnierzy wojska polskiego. Ja przypomnę, że nie tylko lewica, ale także koalicja obywatelska bardzo mocno atakowała Atakowała wojsko polskie czy funkcjonariuszy Straży Granicznej, atakowała werbalnie za tak zwane pushbacki, czyli właśnie wypychanie z terytorium Rzeczypospolitej nielegalnych imigrantów. Przypominamy sobie posła Franciszka Sterczewskiego, który uciekał przed funkcjonariuszami straży granicznej, na, prawda? No, jeden wielki cyrk. Mamy do czynienia z sytuacją, w której życie i zdrowie i życie. Żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej jest permanentnie zagrożone i y, trzeba, w mojej ocenie, jak najszybciej przyjąć odpowiednie akty legislacyjne, które ułatwią y, użycie etatowej broni. Przez wszystkich obrońców naszych granic, czy będą to żołnierze wojska polskiego, czy funkcjonariusze Straży Granicznej, czy funkcjonariusze policji uczestniczący w ochronie granic, ci wszyscy żołnierze i funkcjonariusze mają prawo, pełne prawo do użycia broni służbowej, mają prawo do strzelania wobec bandytów, wobec przestępców, którzy nielegalnie chcą przekroczyć naszą granicę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No to... i oczywiście poraża ta hipokryzja polityków, którzy jeszcze w ubiegłym roku, jeszcze kilka lat temu, tak mocno Krytykowali Straż Graniczną, krytykowali wojsko polskie. Poraża hipokryzja tych wszystkich celebrytów, tych wszystkich pseudoekspertów, tych wszystkich aktorów, reżyserów, którzy próbowali przedstawić funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy wojska polskiego w jak najgorszym świetle. Tutaj nie może być co do tego żadnych wątpliwości. Murem za polskim mundurem. Żołnierze Funkcjonariusze mają prawo otworzyć ogień w obronie swojego zdrowia, życia, w ochronie naszych granic, w obronie naszego bezpieczeństwa. Spójrzmy na to, co się dzieje we Włoszech, spójrzmy na to, co się dzieje we Francji, w Niemczech czy w Szwecji, do czego prowadzi polityka multikulti, do czego prowadzi niekontrolowana migracja, do czego prowadzi doktryna multikulturalizmu. Nigdzie ona się nie sprawdziła, zawsze kończyło się tak samo: wzrostem przestępczości, gwałtami, podpaleniami, rabunkami, morderstwami, zamachami bombowymi. Widać to doskonale w Szwecji, która nie znała do czasu masowej migracji. Masowej imigracji, tego typu zjawisk. Dzisiaj przyzwolenie na jakiekolwiek pakty migracyjne, przyzwolenie na niekontrolowaną migrację jest drogą do katastrofy wewnętrznej państwa polskiego, jest drogą do wzrostu przestępczości, drogą do utraty bezpieczeństwa przez wszystkich. Polaków, dlatego tak ważne jest, aby żołnierze i funkcjonariusze strzegący naszych granic mieli tę świadomość, że za nimi stoi powaga państwa polskiego i że w sytuacji otworzenia ognia do bandytów, do przestępców, do nielegalnych imigrantów, państwo polskie będzie po ich stronie, a nie będzie powtarzana taka sytuacja, że obrońców granic zakuwa się w kajdanki i yy, 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 prowadzi przeciwko niemu postępowanie karne. To jest absurd, to jest coś niewyobrażalnego. Natomiast istnieje jeszcze druga strona tego medalu, istnieje druga płaszczyzna tej sytuacji na granicy. Wiemy doskonale, że jaka jest sytuacja geopolityczna obecnie w naszym regionie. To, że wzmocniona będzie ochrona granic, że powinni żołnierze i funkcjonariusze móc używać broni etatowej w obronie życia i zdrowia, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale wiemy również doskonale, że ta sytuacja na granicy nie ulegnie znaczącej poprawie i ta granica Polski z Białorusią, Polski z Rosją nie będzie bezpieczna dopóty, dopóki nie dojdzie do normalizacji relacji Polski z Rosją i Białorusią. To jest klucz do rozwiązania problemu. To jest prawdziwy klucz do głębokiego rozwiązania tego problemu, do głębokiego i trwałego rozwiązania problemu na granicy. Sytuacja, w której Polska cały czas przekazuje pomoc wojskową dla Ukrainy, sytuacja, w której minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pan Radosław Sikorski, właściwie daje do zrozumienia, że temat oficjalnego udziału żołnierzy wojska polskiego w wojnie na Ukrainie jest sprawą otwartą w przyszłości jest czynnikiem eskalującym napięcie w relacjach z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego tego typu wypowiedzi jak Szymona Hołowni o tym, że cytuję, będzie wgniatał prezydenta Putina w ziemię i są elementami eskalacji napięcia w relacjach z Białorusią, z Rosją, z naszymi z naszymi sąsiadami. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Mamy do czynienia z całą kumulacją wypowiedzi rusofobicznych. Mamy całą, do czynienia cały czas ze wzrastającym kulturowym rasizmem kolektywnego Zachodu. Cała ta rusofobia, rugowanie filologii rosyjskiej z państwowych uniwersytetów, rugowanie rosyjskich kompozytorów z, z filharmonii, dotowanych z pieniędzy podatników w Polsce, jest elementem Kulturowego rasizmu, rosnąca rusofobia, rosnąca nagonka na Białoruś, na Rosję, do niczego dobrego nie prowadzi. Musimy sobie zdawać sprawę też z tego, że, trwały, że bez trwałego rozwiązania tego konfliktu, czyli bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, tego typu incydenty graniczne będą niestety narastały. W sytuacji nie daj bóg oficjalnego włączenia się Polski do wojny na Ukrainie możemy się spodziewać aktów sabotażu, dywersji, punktowych uderzeń na obiekty infrastruktury krytycznej, ataków w cyberprzestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Gra jest absolutnie niewarta świeczki. Dzisiaj uważam, że Polska powinna jak najszybciej zaprzestać Wspierania Ukrainy, wystąpić jako mediator w tym konflikcie i rozpocząć rozmowy, negocjacje także z Rosją i Białorusią w celu normalizacji relacji dwustronnych. Trudno sobie nie wyobrazić sytuacji, w której dojdzie do eskalacji napięcia, dojdzie do otwarcia ognia, dojdzie do śmierci kolejnych ludzi, zostanie to rozdmuchane na arenie międzynarodowej. Polska będzie przedstawiana w bardzo złym świetle, a jeżeli dojdzie do Śmierci funkcjonariuszy czy żołnierzy po drugiej stronie granicy może to być także, także, niestety, element zaogniający relacje dwustronne, prowadzący do jeszcze większego niż obecnie napięcia. Dlatego, oczywiście, granicę polską należy chronić, żołnierze powinni mieć możliwość otwarcia ognia, bronienia się po prostu przed atakami bandytów. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że na dłuższą metę przeciąganie tego stanu ogromnego napięcia na granicy może doprowadzić nawet do wojny. Może doprowadzić do trudnych właściwie w ocenie w szacunku strat dla państwa polskiego. I to już nie tylko strat wizerunkowych, ale także strat no, związanych z, z właśnie z takim wzrostem konfliktu zbrojnego. W tym momencie, tak jak powiedziałem pierwsza sprawa to jest zabezpieczenie granicy danie, bardzo dużych uprawnień, jeśli chodzi o użycie broni etatowej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, ale natychmiast, tak naprawdę, państwo polskie, decydenci, powinni zdając sobie sprawę z wagi sytuacji, rozpocząć, rozpocząć normalizację relacji z Rosją i Białorusią i przestać do, dolewać oliwy do ognia, na, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie. Krótko, mówiąc, przestać wysyłać tam uzbrojenie, przestać wspierać, wspierać Ukrainę, Ukrainę, która do dzisiaj Zresztą nie rozliczyła się z, z ludobójstwa na, na, rodzie, na narodzie polskim. Tutaj sprawy z, z Ukrainą trzeba po prostu załatwić, uregulować. Nie może być tak, że prowadzone są ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a nie są prowadzone ekshumacje bestialsko pomordowanych kobiet i dzieci członków narodu, narodu polskiego. To temat oczywiście na osobną dyskusję, ale. Żyjemy w systemie naczyń połączonych. Nie, trudno się spodziewać sytuacji takiej, że będziemy mieli spokój na granicy Polski z Białorusią w sytuacji, kiedy Polska wspiera militarnie Ukrainę, kiedy na terytorium państwa polskiego są jakieś dziwne grupy tak tzw. opozycjonistów białoruskich, którzy mówią o usuwaniu siłą rządów Aleksandra Łukaszenki. No na to to jest. Można powiedzieć, jedno z takich bardzo zaogniających całą sytuację aspektów. To jest jeden z takich bardzo zaogniających sytuację aspektów, i to trzeba jak najszybciej rozwiązać. Nie może być tak, że na terytorium państwa polskiego szkolą się jacyś dywersanci, którzy chcą siłą usuwać. Porządek konstytucyjny u naszego sąsiada. Nie może być tak, że na terytorium państwa polskiego jest przyjmowany z honorami jakiś yy, samozwańczy emigracyjny rząd rosyjski, czyli są wspierani jakiś separatyści rosyjscy. No to wszystko zaognia relacje. Trwałym rozwiązaniem problemu na granicy jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.